Czy masz świadomość? Greenwashing w wolnym tłumaczeniu: zazielenienie wizerunku, zielone kłamstwo, ekościema, czy w końcu zielone mydlenie oczu. To podejmowanie różnorodnych działań, które na celu mają nie faktyczną ochronę środowiska, a pokazanie na przykład osób, firm, instytucji w korzystnym świetle jako ekologicznych. Dzień dobry Państwu, Rafał Górski z tej strony, kolejny odcinek audycji Czy masz świadomość? Przeczytałem przed chwilą fragment tekstu na portalu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Zielone kłamstwa narodowych narcyzów. A Państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Aleksandra Cisłak z Uniwersytetu SWPS oraz Adrian Wójcik z Instytutu Psychologii UMK. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor Adrian Wójcik. Tak przeczytałem, doktor Adrian Wójcik, chyba że się pomyliłem. No, przepraszam. Dobrze, pierwsze pytanie. Czy opłaca się dzisiaj być zielonym? Znaczy dzisiaj rzeczywiście wydaje się, że opłaca być się zielonym, dlatego że prezentowanie siebie jako osoba zielona, jako osoba ekologiczna, czy jako firma, która dba o środowisko, jest pewnego rodzaju zasobem. Tak, zasobem, który polepsza nasz wizerunek. Więc tutaj zresztą to też bardzo mocno widać, że dzisiaj firmy, osoby bardzo mocno o ten status zielonej firmy rywalizują. Wręcz są takie dane Komisji Europejskiej, która pokazuje, że w większości przypadków, kiedy się analizuje to, co firmy o sobie mówią i to, co z drugiej strony firmy robią, następuje tutaj duża rozbieżność między tymi dwoma rzeczami. No właśnie, bo Państwo zrobili ostatnimi czasy, właściwie nie wiem kiedy, od kiedy one były robione, ile lat, czy jaki czas trwały, ale robiliście badania w tym zakresie. Pani profesor, co z tych badań wynika? Skąd w ogóle pomysł na te badania? Na pewno z troski o to, co się dzieje na świecie dookoła nas. Zastanawialiśmy się, po pierwsze w ogóle wyszliśmy od takiego zainteresowania zachowaniami konsumenckimi i znanych już z literatury efektów, które pokazują, że greenwashing w biznesie, greenwashing wykonywany przez firmy długofalowo się nie opłaca, bo on krótkoterminowo, ponieważ jest tani, łatwy, dobrze odbierany, dlatego że ludzie chcą być dzisiaj bardziej zieloni i pokazywać też to innym, na przykład konsumując zielone produkty. Jest opłacalny do pewnego momentu, ale kiedy jest odkryty, jest piętnowany, zwraca się przeciwko firmie, koszty długofalowe tego mogą być duże. Na pewno biznes za greenwashing może być ukarany, a za greenwashing w polityce nie są politycy karani. Ciekawiło nas, czym się różni ten greenwashing, taki uprawiany w polityce, od greenwashingu w biznesie. No i zastanawialiśmy się, do jakich motywów może uderzać taki greenwashing polityczny, czyli pokazywanie jakiejś grupy jako zielonej, jako zaangażowanej środowiskowo, chociaż nie ponosi ona kosztów tego zaangażowania. To nie jest prawdziwe zaangażowanie w sensie wyrzeczenia się jakichś działań albo podjęcia jakichś kosztownych działań, w związku z tym zainwestowania też w te działania czasu, zasobów, w tym zasobów finansowych. No i zastanawialiśmy się, w jakie ważne motywy to może uderzać. I takim motywem, który zidentyfikowaliśmy, znanym nam z badań prowadzonych też przez nas w kontekście i organizacyjnym, i kontekście politycznym, ale nie bezpośredniego środowiska, był motyw uznania dla własnej grupy. Wcześniej go zidentyfikowaliśmy jako istotną podstawę na przykład poparcia wejścia Polski z Unii Europejskiej. W innych równoległych badaniach odkryliśmy, że jest to też istotny motyw poparcia dla polityk antyszczepionkowych.
to poszukiwanie widoczności swojej grupy, pokazywania swojej grupy jako unikalnej, jako takiej, która się liczy, takiej, która zdobywa uznanie w oczach innych, jest takim motywem, który stoi za tym greenwashingiem w polityce. To działanie na rzecz wizerunku, nawet jeśli nie towarzyszą temu prawdziwe działania. To jest inny motyw niż ten motyw, który osiągają osoby, które angażują się czy gromadzą ludzi wokół zaangażowania w rzeczywiste działania prośrodowiskowe. I tę unikalność badaliśmy, ona jest rzeczywiście, to inaczej wygląda w polityce, a inaczej w biznesie, gdzie tej wspólnej grupy nie ma. No właśnie, ja powiem szczerze, że trochę jestem zaskoczony, bo pamiętam, jak zaczynałem swoją działalność proekologiczną w 1995 roku, to już 25 lat temu, to no nie było jakoś na horyzoncie specjalnie polityków, którzy byli zainteresowani zielonym wizerunkiem. Rozumiem, że czas dojrzał do tego, że stał się ten element opłacalny, tak, panie doktorze? Tak się wydaje, albo przynajmniej politycy zdecydowanie chcą grać tą kartą, tak? Chcą przedstawiać siebie albo chcą przedstawiać stronnictwo polityczne, które reprezentują, jako partie popierające różnego rodzaju rozwiązania zielone. Zwłaszcza jeżeli w ten sposób mogą zwiększyć, mogą polepszyć swoje postrzeganie przez inne osoby, przez inne państwa. I to się dzieje niezależnie, bo rozumiem, że mówimy o elitach, klasie politycznej w Polsce, tak? Że rozumiem, że to się dzieje niezależnie od barw partyjnych? Znaczy, my tego typu badań wśród samych polityków nie prowadziliśmy. Natomiast można oczywiście popatrzeć na to, co w takim potocznym dyskursie, w tym, co politycy rzeczywiście mówią, się pojawia. No i wtedy prezentowanie Polski jako na przykład lidera w dbaniu o środowisko, w powstrzymywaniu zmiany klimatycznej pojawia się. Chociaż tak naprawdę rzeczywiste działania Polski, no można powiedzieć, że są tutaj mocno, mocno niewystarczające. Natomiast to, co nas oczywiście tutaj najbardziej interesowało, to to, na ile tego typu zachowania, właśnie zachowania, które są nakierowane na promowanie własnego wizerunku jako kraju zielonego, a niekoniecznie polegające na podejmowaniu prawdziwych działań pośrodowiskowych, są postrzegane przez normalnych ludzi, przez społeczeństwo. Czy dla tego typu działań jest poparcie? No to pytanie, pani profesor, czy jest poparcie? Jest poparcie, ale nie powszechne. Poparcie ze strony osób, dla których ten motyw wizerunkowy jest ważny. Mierzyliśmy to w naszych badaniach przy pomocy skali narcyzmu narodowego, czyli takiej formy identyfikacji z grupą narodową, która jest oparta na poszukiwaniu takiej grupy, dzięki której będę dostatecznie ważny. Niektóre osoby w taki sposób są przywiązane do swojego narodu, czy w taki sposób myślą o swoim narodzie, który jest kompensacją czasami zmniejszonego poczucia kontroli osobistej, albo jak pokazało inne badanie, wiąże się też z niższą samooceną. Niektóre osoby szczególnie silnie poszukują takiej grupy, która będzie na tyle duża, ważna i silna, że dzięki temu same poczują się ważniejsze i silniejsze. Dla takich osób ten motyw wizerunkowy jest bardzo ważny i to są też osoby, które będą popierać taki polityczny greenwashing. Inną zmienną, którą kontrolowaliśmy, są poglądy polityczne i tutaj, co ciekawe, i to różni te orientacje,
tożsamościową, tak, tę zmienną tożsamościową od poglądów politycznych odróżnia, chociaż one są skorelowane. Zazwyczaj osoby o wyższym poziomie narcyzmu narodowego z większym prawdopodobieństwem to są też osoby o poglądach prawicowych, to tutaj jednak ideologia się różni. Osoby bardziej prawicowe są przeciwne wszelakim kampaniom powiązanym ze środowiskiem. One nie poparłyby ani prawdziwych kampanii prośrodowiskowych, ani greenwashingu. Dla nich to mówienie o środowisku nie jest istotne, natomiast istotne jest budowanie tego wizerunku grupowego przez osoby o wysokim poziomie narcyzmu narodowego, co w przypadku naszych badań no, bardzo spójnie zobaczyliśmy w serii 5 aż badań, w tym 2 badaniach na reprezentatywnych próbach ogólnopolskich, przy rozmaitych operacjonalizacjach tego greenwashingu, czyli zarówno wtedy, kiedy prezentowaliśmy ludziom różnego rodzaju kampanie i pytaliśmy o ich poparcie, jak i wtedy, kiedy kazaliśmy im po prostu wybierać, co byłoby w tej chwili ważniejsze. W tych wszystkich 5 badaniach dosyć spójnie zauważyliśmy te efekty, że ideologia tutaj nie idzie w parze z narcyzmem narodowym, chociaż w innych przypadkach często zdarza się, że idą w parze. Osoby prawicowe były przeciwne wszelakim kampaniom powiązanym ze środowiskiem, natomiast ten wysoki poziom narcyzmu narodowego uprawdopodobniał poparcie dla takiego politycznego greenwashingu poprzez to, że zaspokajał ten ważny motyw budowania uznania dla grupy własnej w oczach innych osób, w oczach innych grup. A czy możecie Państwo przejść na taki poziom przykładów, takich, które no, zwykłemu obywatelowi, no, z czym się kojarzą? Na jakich tematach, jakich obszarów Państwo dotykaliście, zadając takie inne pytania w badaniach? A czy tutaj na przykład pytaliśmy się o to, czy Polska powinna podejmować różnego rodzaju działania dotyczące ochrony środowiska, dotyczące ochrony powietrza, dotyczące odchodzenia od paliw kopalnych, a z drugiej strony pytaliśmy się o to, czy Polska powinna się przedstawiać jako kraj, który jest przyjazny naturze, jako kraj, który odchodzi od paliw kopalnych, jako kraj, który jest jako kraj, który jest zielony. I teraz no, generalnie jest rzeczywiście tak, że ludzie, Polacy, a z o wiele większą chęcią popierają te działania prawdziwe. Tak, tutaj też nie chciałbym, żebyśmy ulegli takiemu złudzeniu, czy żeby z tej rozmowy też wynikało to, że Polacy popierają działania pozorne. Nie, więc zdecydowana większość Polaków popiera prawdziwe polityki prośrodowiskowe. Natomiast poza tym mamy pewną grupę osób, które również popierają działania o charakterze właśnie takim pozornym, o charakterze od działania nakierowane na wizerunek własny. A co więcej, są też takie osoby, chociaż jest ich stosunkowo mało w społeczeństwie, które wolą te działania o charakterze pozornym. To nie jest jakaś bardzo silna preferencja, ale mimo wszystko wolą je trochę bardziej niż podejmowanie działań prawdziwych. Tak, takich osób mam około 20 chyba kilku procent. Co z tego wynika dla naszego państwa jako wspólnoty? A czy tutaj pewnie taka najważniejsza rzecz jest taka, że na różnego rodzaju kryzysy środowiskowe możemy odpowiadać na 2 różne sposoby, tak? Pierwszy sposób to jest taki sposób konstruktywny, kiedy rzeczywiście próbujemy coś zrobić, kiedy rzeczywiście próbujemy działać na rzecz dobra wspólnego. Dobra wspólnego nie tylko świata jako takiego, nie tylko przyrody jako takiej, ale dla dobra wspólnego naszej własnej grupy, tak? Dlatego, że zagrożenia środowiskowe to są również zagrożenia, które dotyczą bezpośrednio nas i Polaków. Albo z drugiej strony, a możemy reagować w taki sposób, który będzie tylko takim pozoranckim reagowaniem, który pozwoli nam się poczuć lepiej, który pozwoli nam tak króciutko napompować taki balon zadowolenia z wizerunku grupy własnej, no ale który znowu w długotrwały
długotrwale niczego nie zmieni. Więc powinniśmy przede wszystkim się tutaj nakierowywać na te działania, prawdziwe. Tak sobie próbuję wyobrazić, że tą grupę, o której pan powiedział, że ona jest w stanie nawet bardziej popierać te działania pozorne, że ona na przykład, już sprowadzając to do takiego przyziemnego tematu, że ona na przykład uważa, że działanie pozorne może być w obszarze ochrony powietrza. No, trudno mi sobie taką grupę wyobrazić, kiedy ona jakby oddycha tym powietrzem. Czy to w takich przypadkach również takie podejście ma miejsce? Tutaj są pewnie dwa wątki istotne pan poruszył. Czyli jak to jest, że ludzie się mogą godzić z takimi pozornymi działaniami, które mogą mieć niepożądane konsekwencje dla nich samych. No to pewnie pierwszym wątkiem to jest ten wątek wizerunkowy, o jakim cały czas mówimy. Możemy zwalczać smog, a możemy mówić, że w Polsce nie są tylko miejscowości, w którym jest wysokie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu, ale są też takie, w których powietrze jest krystaliczne. I może lepiej dla Polski by było, jakbyśmy wskazywali, że jest cała seria takich miejscowości uzdrowiskowych ze świetnym klimatem, w których to powietrze jest czyste. To jest ten jeden wątek wizerunkowy, tak? Jest taka grupa ludzi, która by odpowiedziała na to pytanie, czy lepiej zwalczać smog, czy lepiej mówić o tym, że są takie miejsca w Polsce, w których przecież powietrze jest krystalicznie czyste, a o tych innych milczeć. To tak, są takie osoby, które aktywnie to powiedzą. Nawet jeżeli te osoby mieszkają, nie wiem, w jakiejś miejscowości, gdzie po prostu są trute od dekad tym zanieczyszczonym powietrzem, tak? To tutaj wkraczamy w drugi wątek i zaraz oddam głos doktorowi Wójcikowi w sprawie tego, czym się różni akurat ten wątek, który pan poruszył, czystości powietrza od wszystkich innych, ale pozwolę sobie też wrócić do innych naszych badań o poparciu dla polityki antyśrodowiskowej. Niektóre osoby są skłonne poprzeć takie rozwiązania, które będą długofalowo niekorzystne, ze względu na to, że zyskują z kolei poczucie, że sprzeciwiliśmy się w ten sposób jakimś istotnym, ważnym grupom interesu. Na przykład są skłonne popierać subsydiowanie przemysłu węglowego, albo są skłonne popierać wycinkę Puszczy Białowieskiej, niezależnie od miejsca zamieszkania. Czyli poprzeć takie działania, w których albo utracimy jakąś ważną narodową wartość, albo zafundujemy sobie długotrwałe, negatywne skutki zdrowotne, jeśli dzięki temu zyskamy poczucie, że to my sami o tym zdecydowaliśmy, inni by nas namawiali, żebyśmy popierali, nie wiem, jakieś kwoty na dwutlenek węgla, podatek węglowy. Niech nas inni namawiają, a nasza własna decyzja, nasza suwerenna, niezależna decyzja nie musi być taka jak ta, do której te silne grupy nas namawiają. No i dla niektórych to poczucie rzeczywiście jest bardzo ważne. I dla niektórych to poczucie może przeważać. Kiedy z kolei w tych najnowszych naszych badaniach pytaliśmy ludzi, co jest ważniejsze, czy przeciwdziałanie smogowi, wdrażanie takich polityk związanych z czystością powietrza, czy mówienie o tym, że Polska jest krajem skarbów przyrody, to niektóre osoby aktywnie wybierają opcję, że ważniejsze jest mówienie o tym, że są też rzeczy dobre. To odpowiadając na pytanie, to się może tak trudno mieścić w głowie, ale to nie logika, tylko psychologia. To jest taka moja odpowiedź na to pytanie. Tak? Niektóre rzeczy na logikę wydają się dziwne, ale na psychologię nie. To czasami ja się zgodzę, że to jest krótkoterminowe poczucie, które zyskujemy tej naszej własnej ważności. Ono długofalowo może szkodzić naszym interesom, ale tak jak mówiłam, widzimy to, ten akurat motyw widzimy w wielu innych naszych badaniach. Natomiast co do tego, czym się różni specyficznie takie
zagrożenie smogowe od innych środowiskowych zagrożeń, to pozwolę sobie oddać głos Adrianowi, który jest tutaj na pewno specjalistą. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Czy jak to jest, panie Adrianie? A czy tutaj bardzo króciutko, tak? Bo rzeczywiście, kiedy mówimy w ogóle o takich zagrożeniach środowiskowych, no to możemy mówić o takich zagrożeniach, które są bardzo znowu ogólne, tak? I to takim absolutnym standardem są oczywiście zmiany klimatyczne, które no, są takim podstawowym zagrożeniem, o którym cały czas się mówi, do którego się nawiązuje i rzeczywiście słusznie, bo to jest jedno z najważniejszych zagrożeń, które stoi przed chwilą, w tej chwili przed nami jako ludzkością. Ale z drugiej strony oczywiście takie zagrożenia bardzo ogólne, one nie zawsze potrafią zaangażować ludzi w rzeczywiste działanie, to znaczy zmiana klimatu, to, że klimat się gdzieś, ociepla się, no może już o stopień, a nawet może o półtora, a być może w tych najgorszych scenariuszach, przynajmniej najgorszych na ten moment, ociepli się do końca stulecia o 8,5 stopnia, jakoś nie budzą specjalnego przerażenia, dlatego że to jest coś bardzo, 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 bardzo abstrakcyjnego. I też mamy w ogóle taką tendencję do tego, żeby pomijać te zagrożenia bardzo ogólne, myśleć, że u nas będzie lepiej niż gdzie indziej. Natomiast jeżeli chodzi o smog, no to oczywiście smog jest o wiele trudniej ignorować, dlatego że smog jest czymś bardzo namacalnym, czymś, co można bezpośrednio odczuć i na co też ludzie reagują. Tutaj zresztą wydaje mi się, że to nie jest przypadek, że jedną z takich najbardziej dobrze przeprowadzonych i takich, które ma rzeczywiście bardzo odnosi duże sukcesy akcji, no to są jednak działania alarmów smogowych. Oczywiście my wiemy, że alarmy smogowe w zasadzie działają już od kilkunastu lat, no ale jeżeli sobie popatrzymy na ich skuteczność, to ta skuteczność naprawdę jest duża. Znaczy one wprowadziły temat smogu do dyskusji publicznej i w zasadzie w tej chwili już większość województw w Polsce przyjęła swoje ustawy antysmogowe. No również dlatego, że smog jest takim bardzo konkretnym zagrożeniem, które każdy może wyczuć. Tak, ja wychodzę na powietrze i ja czuję smog. Jeżeli ja na przykład mieszkam, a częściowo mieszkam w Toruniu, jest akurat sezon grzewczy, a to zimą bardzo dokładnie jestem w stanie wyczuć ten smog. Wystarczy, że otworzę okno i mam bardzo miły, przyjemny zapach palonego drewna, gdyż akurat moja dzielnica jest taką dzielnicą okołopiecową. Tak? Więc na to też ludziom jest łatwiej wtedy zareagować. No ja myślę, że też dojrzeliśmy w ogóle do tego, bo ja pamiętam drugą połowę lat 90., kiedy mówiliśmy o smogu, w szczególności o smogu w ramach samochodowym, w ramach kampanii Tyry na tory, to kompletnie to nie trafiało na żaden podatny grunt, mimo że ten smog był wyczuwalny już od kilku dekad. I no, być może wynika to z faktu, że do każdej kwestii no, trzeba dojrzeć. Teraz podejmujemy taki temat elektrosmogu, kwestia związana z zanieczyszczeniem promieniowania środowiska elektromagnetycznego, promieniowaniem elektromagnetycznym. No i niestety mam takie wrażenie, no to tu akurat jest trudniejsza sytuacja, bo to jest w ogóle niewidoczne, więc to jest, tak jak pan powiedział, no to co widoczne, odczuwalne jest dużo łatwiej, a mimo tego, że dużo łatwiej, to jednak upłynęły dwie dekady, no bo kwestia smogu to chyba dopiero jak ja tak patrzę, to jest od 6 lat chyba w debacie publicznej. Wcześniej tego nie było. No i mam takie wrażenie, że a propos elektrosmogu, no to się obudzimy znowu za 20, może i więcej lat. Natomiast wrócę jeszcze na chwilę do Państwa badań. Co Państwa najbardziej zaskoczyło w tych badaniach? A ja jeszcze pozwolę sobie z kolei wrócić jednym zdaniem do tego, co Pan powiedział. To pewnie zależy gdzie. Ja jestem z urodzenia łodzianką
I dla mnie to od urodzenia, od kiedy pamiętam, mówiło się o złej jakości powietrza, o chorobach górnych dróg oddechowych u dzieci związanych z bardzo kiepską jakością powietrza w Łodzi przemysłowej opalanej węglem. Więc ja nie myślę, że to od kilku lat. Dla mnie to w całym moim życiu zawsze się mówiło o jakości powietrza, jako o problemie i o opadających czarnych płatkach węgla osiadających tak w różnych miejscach, wszędzie, w tym w naszych płucach. No tak, ale to zatrzymajmy się na chwilę, no bo akurat też jestem w Łodzi, nie jestem łodzianinem, rodowitym, ale od lat 90. jestem. No i ja nie przypominam sobie, żeby politycy podchodzili do tego tematu w ten sposób w 95, w 2000 roku. Była mowa o tym, ale kompletnie nie powiedziała. A to pewnie trochę mówimy o czymś innym. Czy mówimy o dyskursie społecznym, czy mówimy o dyskursie politycznym? W dyskursie politycznym pewnie też to było, jakbyśmy zajrzeli do podręczników, by to się nazywał ten przedmiot środowisko, to pewnie byśmy trochę znaleźli o zanieczyszczeniach. Natomiast możemy mówić o tym, co padnie, bo tu musimy odróżnić, tak, są od dołu i od góry tematy polityczne się pojawiają. Są tematy, które są tematami oddolnymi i są tematy, które są agendą polityczną. W związku z tym agenda polityczna też się rządzi swoimi prawami, tak? Może być agenda polityczna, która jest motywowana istotnymi celami grupowymi, może być agenda polityczna, która jest motywowana mobilizowaniem poparcia. To, co pewnie my chcemy powiedzieć, to, że taka agenda właśnie, która jest oparta na mobilizowaniu poparcia, ona może mieć złe efekty długofalowe. To jest oczywiście problem, bo my tak od razu tych efektów zaniedbania polityki środowiskowej nie zobaczymy i dopiero być może w pełnej krasie albo pod koniec naszego życia, chociaż może będzie szybciej. W każdym razie o zagrożeniu paliwami kopalnymi, tak, zmianą klimatu pod wpływem użytkowania paliw kopalnych na taką skalę, no to wiadomo było od dawna, w którymś momencie po prostu ten wątek się przedarł do dyskursu publicznego, ale to są badania na inny temat, tak, co jest w stanie być tą agendą polityczną, co w jakich warunkach, w zależności od kontekstu, może mobilizować poparcie wyborców albo jakichś grup interesu, jakie to są tematy, które w danym momencie będą tematami, które w debacie publicznej chwycą. Natomiast zapytał pan też, co nas zaskoczyło w tych badaniach. No, dla mnie zaskoczeniem, ja jestem psycholożką polityczną, więc pewnie bardziej od tej strony podchodzę do tematu. Adrian na pewno zajmuje się tą psychologią prośrodowiskową, więc może będzie coś innego będzie zaskakującego. Dla mnie zaskakujący był ten rozdźwięk między identyfikacją narodową a ideologią. Czasami nawet badacze dochodzą do takiego wniosku, czy te rzeczy to nie są w istocie te same, czy to nie jest ta sama rzecz. No to nie jest ta sama rzecz. Wskazówki ideologiczne i wskazówki tożsamościowe jednak podpowiadają nam różne rzeczy. Wskazówki ideologiczne mogą nam mówić, że powinniśmy się zająć jakimś tematem albo innym, no ale w zależności trochę od tego, jaką jesteśmy osobą, w jaki sposób identyfikujemy się z grupą, której rzecz dotyczy, to może być grupa może być grupa taka jak partia polityczna, to może być grupa taka jak organizacja biznesowa, miejsce pracy, to może być grupa oczywiście tak duża i abstrakcyjna jak naród. Te wskazówki podpowiedzą nam coś innego, więc dla mnie zaskakujący był ten rozdźwięk rzeczywiście. Zaobserwowaliśmy wynik, który w badaniach psychologów od lat jest widoczny, także osoby prawicowe środowisku nie sprzyjają. Natomiast one nie sprzyjają w ogóle mówieniu tak o kwestiach środowiska. Greenwashing tym się różni od bycia anty, że on żeruje na tym, że ten temat jest ważny, czy eksploatuje wagę tego tematu. Więc jak mówimy o takich tematach, które chwycą i będą mobilizować, no to widzimy, że ta eksploatacja tematu zielonego, dlatego że on teraz w pewnych kręgach jest modny, że to jest taki temat, o którym się mówi wszędzie na świecie, że dzięki temu
my pokazując właściwie tę swoją tradycyjną prośrodowiskowość, to możemy zyskać jakieś punkty w oczach innych ważnych grup, no to to jest to ryzyko, tak, związane z prawdziwymi potem próbami wprowadzenia prawdziwych działań prośrodowiskowych. Długofalowym ryzykiem może być to, że przecież no my już wszystko zrobiliśmy, tak? My już jesteśmy prośrodowiskowi, już zobaczcie, jacy my jesteśmy poprzez promowanie tego wizerunku, więc to może nawet wtórnie potem hamować chęci angażowania się w prawdziwe prośrodowiskowe działania. Ten rozdźwięk dla mnie był najbardziej zaskakujący. Panie doktorze, dla pana co było najbardziej zaskakujące? Ja nie wiem, czy to jest rzecz najbardziej zaskakująca. Dla mnie, dlatego, że te wyniki nam się replikują w bardzo różnych kontekstach, ale to jest chyba też taka rzecz, która dla mnie jest najbardziej smutna tak naprawdę z tych badań. To znaczy, że osoby, które identyfikują się z grupą własną, identyfikują się z narodem i prawdopodobnie też myślą o sobie w ogóle jako tacy prawdziwi patrioci albo prawdziwi przedstawiciele Polski, to są też paradoksalnie te osoby, które niekoniecznie chcą angażować się w działania, które będą miały na celu dobro swojej grupy. I to jest coś takiego... No, szalenie smutnego, tak? Znaczy, że rzeczywiście jest to takie bardzo... Cały czas ta preferencja dla wizerunku wobec działań prawdziwych jest czymś po prostu strasznie dla mnie dojmująco smutnym. Natomiast to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest z kolei taką rzeczą bardziej pozytywną, a że czasami się z kolei, zwłaszcza w takich dyskursach, troszeczkę w takiej dyskusji na temat ruchów ekologicznych, bardzo się często mówi o tym, że pokazuje się, że być może bycie ekologiem w jakiś sposób stoi w sprzeczności z byciem osobą przywiązaną do narodu czy do Polski. Nasze badania pokazują z kolei, że to tak nie jest, dlatego że są osoby, które czują się związane z Polską, które czują się przywiązane do narodu, które czują się dumne z tego, że są Polkami i Polakami, i jeżeli to jest taka właśnie bezpieczna forma przywiązania, jeżeli to jest taka forma przywiązania oparta na akceptacji swojej tożsamości narodowej, braku potrzeby porównywania siebie z innymi nacjami, to jest to też jednocześnie taka forma przywiązania do narodu, która absolutnie nie pozostaje w sprzeczności z poparciem dla działań prośrodowiskowych, dla działań prawdziwych. No ja tutaj tylko pragnę zauważyć, że jak się spojrzy na historię, to ekologia to wcale nie była kiedyś, nie była związana z tak zwaną lewicą. Ona raczej była i wyrosła, idee ekologiczne wyrosły, były domeną ugrupowań prawicowych. Nie wiem, wymieniając tu jakieś takie nazwiska znane konserwatystów, to chociażby Tolkiena, czy w Polsce Jana Pawlikowskiego, więc to faktycznie trochę tutaj na przestrzeni wieków się zmieniło. Ostatnie pytanie do Państwa, gdybyście mieli Państwo powiedzieć, jak aktywiści obywatelscy, jak społecznicy w Polsce walczący o dobro wspólne mogliby wykorzystać Państwa badania? Jak, do czego one mogłyby się im przydać? Pani profesor? Dobrze, to może ja zacznę. Na pewno to, co jeszcze jest istotne w jednym z badań, ten efekt zaobserwowaliśmy, a o którym jeszcze nie mówiliśmy, to co może ten efekt znosić, to jest wskazywanie, że kampanie greenwashingowe to też są koszty. To nie są koszty działań, ale same działania wizerunkowe też mogą być kosztowne. Pokazywanie, jak bardzo one mogą być kosztowne,
No i pewnie wskazywanie, na co innego można by te, na co innego można by te pieniądze przeznaczyć, jest czymś, co na pewno ten entuzjazm wobec greenwashingu łagodzi. Jak sobie uświadomimy, że działania wizerunkowe też środków wymagają, poniesienia pewnych środków, pewnych inwestycji, no to się okazuje, że może ten greenwashing to aż taki rzeczywiście pozytywny nie jest. Więc to jest taka jedna ze wskazówek, tak? Wskazywanie, że coś jest greenwashingiem i pokazywanie jego kosztów. To jest jedna rzecz. Tak jak mówił Adrian, większość Polaków popiera prawdziwe działania prośrodowiskowe. Oni rzeczywiście, te osoby, które by były bardziej skłonne poprzeć prawdziwe działania, czasem też mogą się wykazywać, nie wiedzą, co jest prawdziwym działaniem, co jest działaniem tylko wizerunkowym. Wskazywanie tego, że coś ma funkcję wizerunkową, uświadamianie ludziom, pokazywanie ludziom, że coś jest wizerunkiem, a nie jest prawdziwą zmianą w środowisku, która przyniesie pożądane skutki, no jest też czymś, co powoduje sprzeciw wobec takich działań u tych osób, które są motywowane do popierania prawdziwych działań prośrodowiskowych. Jak ludzie widzą, że to jest greenwashing i dla nich wizerunek grupy nie jest pierwotną potrzebą i pierwotnym motywem, to tego po prostu nie popierają. W związku z tym trzeba im pokazywać, że coś ma charakter działania pozornego, a nie rzeczywistej środowiskowej zmiany. Dziękuję. I to samo pytanie, panie doktorze. Ja to w zasadzie na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Pierwsza to jest to, co tu też się zresztą pojawiało, to znaczy to, że większość Polaków nie jest fanami greenwashingu. Tak, i to się może wydawać bardzo trywialną taką konstatacją, ale z drugiej strony my wiemy, że jednym z najbardziej skutecznych w ogóle sposobów, w jaki możemy wpływać na inne osoby, jest pokazywanie to, co jest postrzegane jako norma społeczna, tak? A co twierdzi większość. Więc tutaj rzeczywiście większość Polaków jest za rzeczywistymi działaniami w sferze ochrony środowiska. To jest jedna rzecz. A druga rzecz taka, która ona gdzieś obok tych naszych badań idzie, ale w naszych badaniach też to, w tych badaniach też to w zasadzie dość ładnie wychodzi. To jest taka próba myślenia o ekologii właśnie poza tymi podziałami politycznymi, podziałami na lewicę i prawicę. W momencie, kiedy sobie mówimy o zachowaniach prośrodowiskowych, czy kiedy mówimy sobie o poparciu dla różnych polityk prośrodowiskowych, to mamy bardzo często taką tendencję właśnie do myślenia, że współcześnie przynajmniej, tak? A lewica ekologia, prawica może niekoniecznie ekologia. Natomiast to trochę tak jest, że tego typu bardzo silne efekty daje się je na przykład obserwować w Stanach Zjednoczonych. A i rzeczywiście tam na podstawie tego, czy ktoś głosuje na demokratów, czy na republikanów, daje się wytłumaczyć praktycznie, no bardzo wiele rzeczy daje się wytłumaczyć i też bardzo silne są te związki. Natomiast już w krajach poza Stanami Zjednoczonymi te efekty są o wiele słabsze. W Polsce one też są słabe. Znaczy one czasami daje się je zaobserwować, w naszych badaniach też się je daje zaobserwować, ale to nie, one nie są silne. Tutaj mając taką metaforę, że gdybyśmy sobie tłumaczyli, to gdyby to poparcie dla polityk pośrodowiskowych to byłby metr, to my tymi postawami takimi politycznymi jesteśmy w stanie wytłumaczyć 1 centymetr z tego metra, a jak dobrze pójdzie, to nawet może 4 centymetry z tego metra, ale cała reszta jest nietłumaczona przez politykę. I co więcej też, nawet jak się robi takie badania wśród elektoratów różnych partii politycznych, no to i tak większość Polaków, niezależnie od tego, na którą partię głosuje, niezależnie od tego, pod jaką ideologią się podpisuje, to są osoby, które uważają, że ochrona środowiska jest po prostu ważna. To są osoby, które uważają, że zmiana klimatu występuje. I to są osoby, które też wspierają na przykład przejście do bardziej odnawialnej polityki energetycznej. To jakby wynika z innych badań. Ale rzeczywiście te podziały polityczne nie są tak mocne, jakby jak nam się wydaje.
Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani profesor Aleksandra Cisłak z Uniwersytetu SWPS oraz dr Adrian Wójcik z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A żegna Państwa Rafał Górski. Podcast Czy masz świadomość? Zapraszam do odsłuchu już za tydzień w kolejnym numerze Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.